Witamy w Energy Gas Polska. Prezentujemy dzisiaj Opla Astra z silnikiem 1.8 o mocy 140 koni mechanicznych z 2006 roku. Oto jak wygląda zamontowana już instalacja pod maską w tym konkretnie silniku. Jak widzimy, jest to instalacja BRC Sequent 32, włoska instalacja, 2 latka gwarancji, bez limitów kilometrów. Oto poszczególne elementy. Komputer sterujący Sequent 32 z przeznaczeniem do 3 4-cylindrowych. Reduktor. Filtr fazy lotnej, oryginalnie BRC. Wtryskiwacze gazowe. Oraz filtr fazy ucieku. Autko spala 9 litrów benzyny, 10 litrów gazu. Na każdym 1000 km oszczędzamy aż 260 zł. Przejdźmy do przełącznika, który znajduje się po lewej stronie od kierownicy, tuż pod przełącznikami od świateł. Rozwiązanie bardzo fajne i wygodne. 47-litrowy zbiornik zamontowany w miejscu koła zapasowego pozwoli na przejechanie nieomal 400 km między tankowaniem. I ostatnim już elementem jest wlew gazu umieszczony pod klepką wlewu benzyny. Pod tym czarnym koreczkiem mamy miejsce na dokrętkę, którą dokręcamy przed tankowaniem. Po tankowaniu, po usunięciu dokrętki, zamykamy klapkę i jest to w ogóle niewidoczne. Coś jeszcze powiedzmy o kosztach montażu. Koszt zamontowania instalacji w tym autku wynosi 2900 zł. Zwrot kosztów montażu następuje już po 11 tysiącach km, czyli bardzo szybko. Warto również przypomnieć taką ciekawostkę. Na benzynie koszt przejechania 1000 km wynosi 410 zł. Na gazie 150 zł. Daje nam to aż 260 zł różnicy. Także zapraszamy na montaż i zapraszamy na kolejne filmy. Dziękujemy.